Witajcie! W dzisiejszym materiale chciałbym Wam pokazać technikę na tzw. sierp mózgu. Jest to struktura, która będzie oddzielała nam prawą i lewą półkulę mózgowia, będzie łączyła się z kością czołową i kością potyliczną i później będzie łączyła się z oponą twardą u podstawy czaszki przechodzącą przez otwór wielki. Dlaczego warto pracować z tą strukturą? Technika będzie bardzo prosta, bo możemy ją zrobić w sposób mechaniczny albo w sposób taki odruchowy. Kiedy warto wykorzystać tą technikę w swojej pracy? Możemy ją robić zarówno na początku pracy, jak i na końcu. Tutaj jakby dowolność jest naprawdę spora, ale dlaczego warto ją robić na początku? Wtedy kiedy pacjent raczej jest pobudzony, chcemy go wyciszyć, chcemy się przywitać z jego ciałem, chcemy zobaczyć jak ten pacjent w ogóle oddycha i jak on w ogóle się czuje. Czyli możemy po prostu złapać podstawę czaszki, drugą rękę położyć na czole i możemy zobaczyć, wsłuchać się w ciało tego pacjenta i zobaczyć jak jego rytm, jak jego oddech. Tutaj możemy połączyć sobie wiele różnych informacji. Tą, którą zbieramy z naszych dłoni i tą, którą widzimy. Tak? Czyli widzimy, czy pacjent oddycha szybciej, czy oddycha wolno, czy przyspiesza oddechem, potem zwalnia, zatrzymuje się. Więc tutaj możemy złapać sporo informacji odnośnie tego, jak ten pacjent sobie leży. Warto tutaj zrobić w ten sposób, że kiedy my sobie siedzimy na głową pacjenta, dotykamy go, to swoim spokojem też chcemy uspokoić tego pacjenta. Wtedy będziemy robili to na początku, żeby tego pacjenta wyciszyć. Kiedy będziemy robili na końcu tą technikę, wtedy, kiedy będziemy chcieli sobie zamknąć naszą sesję, kiedy już na przykład opracujecie sobie górny otwór klatki piersiowej, opracujecie sobie odcinek szyjny, zrobicie sobie mięśnie podpotyliczne, będziecie już po pracy na przykład z przeponą, i będziecie chcieli sobie tego pacjenta wyciszyć jeszcze na samym końcu. Wtedy będziecie zamykali sesję, i wtedy tą technikę możecie sobie zrobić na końcu. Kiedy warto pracować, i jakie są jakby wskazania do tego, żebyście taką technikę wykonali? Wszelkie bóle głowy, czy to migrenowe, czy to po prostu takiego niewiadomego pochodzenia, po prostu, że ból się pojawił, wszystkie rodzaje bólu głowy możecie właśnie rozpracować przy pomocy tej techniki. Kiedy macie bóle za okiem, kiedy macie bóle w okolicy stawu skroniowo-żuchowego, kiedy macie szumy uszne, kiedy macie zaburzenia równowagi, te wszystkie rzeczy, które będą gdzieś tam dotyczyły urazów twaszkowo-czaszkowych, również. Natomiast musi uważać, żeby to nie było w miarę wczesne, tak? Bo kiedy macie rozwaloną głowę i ta głowa jeszcze jest niezagojona, no to Raczej z tej techniki nie skorzystacie. Ale jeżeli nie ma żadnego przeciwwskazania, o tym powiemy sobie za chwilę, to możecie sobie tą technikę wykonywać. Tą technikę możecie wykonywać również wtedy, kiedy macie zaburzenia somatyczne, czyli pacjent ma. Na przykład nerwice albo ma dużo stresu, i różne techniki, które gdzieś wcześniej robił, lub na przykład, nie wiem, medytuje, lub y, wspomaga się y, psychoterapią, to Wy tą pracą, właśnie tą techniką też możecie wyciszać jego ciało. Dlatego, że ta technika jest bardzo mocno nakierowana na wyrównywanie naszego układu autonomicznego. Czyli jeżeli pacjent jest pobudzony i pracuje w niego bardzo mocno układ współczulny, to wy możecie tego pacjenta przy pomocy tej techniki wyciszać. Również, kiedy ten pacjent jest mocno pobudzony przyspółczulnie, to też możecie w jakiś sposób pobudzać go do pracy. Dlatego, że te dwa układy, walka, ucieczka i układ współczulny, przyspółczulny będą właśnie fajnie się tutaj regulowały. Tylko bardziej to będzie, kiedy my mm, będziemy tego pacjenta obserw obserwowali i będziemy wykonywali tę technikę bardziej Czuciowo niż tak po prostu stricte mechanicznie. Jeżeli będziemy ją robili bardziej mechanicznie, to ona będzie również działała. Dlatego, że w każdy drenaż naszej czaszki będzie wpływał na właśnie te dwa układy. Tutaj bardzo fajnie sobie doczytać i więcej zobaczyć na temat informacji odnośnie tak zwanej osi HPA. Czyli przesadka podzgórze nadnercza, bo przy pomocy tej techniki będziemy mogli właśnie też również regulować te układy. Dlatego, że jeżeli pacjent na przykład ma Hashimoto i będziecie pracowali technikami nakierowanych na pracę wiseralną, to bardzo dobrze jest podpierać się właśnie tą techniką. Z tego względu, że kiedy zdrenujecie obszar czaszki opracujecie przejście podliczno-szyjne, to pacjent będzie miał większe zdolności do tego, żeby regulowały się układy hormonalne. Bo jeżeli zadbacie tylko o jedną kwestię, to może być troszeczkę za mało. Natomiast w połączeniu różnych technik na czaszkę, na układ trzewny, to może być bardzo, bardzo fajne połączenie. I teraz jak tutaj mówimy właśnie o różnego rodzaju zaburzeniach hormonalnych, to warto byłoby też wspomnieć o takich m, stanach gdzie na przykład pacjent ma zaburzenia snu, nie regeneruje się. Gdzie e, m, mamy na przykład duże napięcia w obszarze jamy brzucha, czy to będzie dno miednicy, czy przepona, tak? To tutaj ta technika również będzie to wspoma wspomagała. Ona nie załatwi nam tematu wszystkiego, tak? Że jeżeli zrobimy tylko tą technikę, natomiast w połączeniu różnych technik może to dać bardzo fajny taki komplementarny element. Chciałbym teraz powiedzieć o przeciwwskazaniach. Z tych oczywistych to raczej będą właśnie te urazy twarzy, czaszki, wysoka gorączka, stany zapalne u pacjenta, takie świeże, takie świeże. To będzie raczej przeciwwskazanie do tej, do tej techniki. Z takich mniej oczywistych to wszelkiego rodzaju takie nieuregulowane stany, czy to depresja, czy to właśnie jakieś takie wysokie nerwice, to tutaj dobrze byłoby to najpierw uregulować, a dopiero później pracować z pacjentem właśnie w kontekście tej techniki. A teraz zapraszam Was do techniki. Jeżeli interesuje interesujecie takie podejście w pracy i chciałbyś tak pracować w swoim gabinecie, to serdecznie zapraszam Cię na kurs z odcinka szyjnego. Link masz w opisie. A teraz zapraszam do wykonania techniki. Technika jest bardzo prosta. Musimy sobie złapać najpierw pacjenta od dołu, tak? Czyli całą dłoń kładę na kości potylicznej. Także było mi wygodnie. Swój palec środkowy mniej więcej mam w, w, okolicach wyrostka C2. Drugą rękę będę przykładał na czoło. I teraz, jak to będzie wyglądało? Kiedy pacjent będzie robił wdech, czaszka powinna się lekko otwierać. To nie są takie wielkie ruchy, tylko generalnie powinien być taki ruch otwierania, wyczuwalny. Natomiast kiedy pacjent robi wydech, to powinno mi się to zmniejszyć. I czegoś takiego będę właśnie szukał u mojego pacjenta. I to będę bardzo mocno chciał synchronizować właśnie z jego wdechem i wydechem. Mechanicznie to po prostu będę się skupił na tym, że kiedy wydech, lekko będę kompresował czaszkę, kiedy pacjent robi wdech, będę tą czaszkę odpuszczał. To nie jest tak, że ja zabieram rękę, przykładam, kompresuję, odpuszczam kompresję, odkładam dłoń, tylko cały czas, kiedy już dotykam czoła pacjenta, lekko będę chciał być w kompresji, ale takiej naprawdę bardzo, bardzo delikatnej. I wtedy, właśnie kiedy pacjent robi wydech, to tą kompresję będę lekko ściskał, tak? Nasilał. A kiedy pacjent robi wydech, będę z tej kompresji lekko wychodził. Natomiast cały czas będę w tej początk początkowej kompresji, którą sobie właśnie wybiorę. Pacjent robi wydech, więc ja delikatnie kompresuję swoje dłoń. Kiedy pacjent robi wdech, ja lekko odpuszczam. I na wydechu kompresuję. To jest technika mechaniczna w kontekście właśnie kompresji i dekompresji. Natomiast jak to będzie odruchowo? Odruchowo możecie poczuć, że ta czaszka jakby się rozprężała. Naprawdę tutaj może być takie pole, które się rozszerzy. Natomiast kiedy pacjent robi wydech, będzie się to zmniejszało. Może być tak, że na początku poczujecie, Inaczej, że pacjent robi wdech, a wam będzie się to zamykało. I teraz właśnie jest ten moment taki, że wy chcecie doprowadzić do tego, żeby wdech i kompresja, dekompresja była zsynchronizowana. U pacjenta co się może dziać? Może być tak, że jego oddech przyspieszy. I wtedy właśnie będziecie starali się troszeczkę przyspieszyć. Może być tak, że pacjent się zatrzyma na wydechu, albo na wdechu, może tak być. Więc wtedy też, zatrzymajcie się, starajcie się tą technikę dostosowywać do oddechu pacjenta. Nie bójcie się, jeżeli pacjent przyspieszy, jeżeli bardzo mocno zwolni. Starajcie, starajcie się cały czas podążać za tą techniką, tak, żeby pacjent właśnie złapał taki miarowy wdech, miarowy wydech, żeby on się uspokoił, że pacjent się rozluźnił. Też starajcie się takim właśnie swoim spokojem przechodzić na pacjenta, żeby to uczucie właśnie było takie, że wy sobie oddechacie razem, i to wszystko bardzo fajnie się rozluźnia. Tak wykonana technika będzie właśnie wpływała na wszystkie te układy, gdzie powiedziałem trochę wcześniej, bo jeżeli pacjent będzie właśnie spokojny, właśnie wyjdzie z tej reakcji walki, zacznie się właśnie regulować, jego oddech się uspokoi, to przepływ zrobi się taki właśnie, jaki powinien być, a jego drenaż w kontekście czaszki będzie właśnie zachodził prawidłowo. Serdecznie dziękuję, że dotarłeś do tego momentu. Zapraszam Cię do komentowania, lajkowania, subskrypcji tego materiału. Jeżeli chcesz więcej takich materiałów, daj znać.